Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Okres Narodzenia Pańskiego, który przeżywamy jako czas kontemplacji tajemnicy Chrystusowego bóstwa, kończy się niedzielą Chrztu Pańskiego. Boską naturę Chrystusa ukazują fragmenty biblijne czytane w tym czasie w naszych kościołach. Dziś czytamy o chrzcie Jezusa, jaki przyjął On od Jana Chrzciciela w Jordanie. Jezus nie potrzebował chrztu nawrócenia, gdyż nie popełnił żadnego grzechu. Ten niepokalany baranek wchodzi w wody Jordanu, aby na swoje barki wziąć grzechy całej ludzkości. Chrzest Jezusa był potrzebny nam. Swoim chrztem Jezus uświęca wody Jordanu i daje wodzie moc sakramentalną. W trakcie chrztu dochodzi do niezwykłego wydarzenia. Duch Święty zstępuje na Chrystusa, a głos Boga Ojca z nieba oświadcza: tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. W ten sposób Ojciec ujawnia tożsamość Syna, upewniając nas, że kto widzi Syna, ten widzi i Ojca. Wierzyć w bóstwo Chrystusa oznacza w gruncie rzeczy wierzyć w Jego ogromną więź z Ojcem. Synostwo i ojcostwo to relacja, jaka łączy dwie kochające się osoby. My również jesteśmy synami i córkami Boga Ojca, których On kocha. Tę ogromną miłość Boga względem nas ukazuje sakrament Chrztu Świętego, kiedy to Bóg obmywa nas z brudu grzesznego i przysposabia nas do bycia Jego dziećmi. Chrzest jest zatem momentem duchowej adopcji, jakiej Bóg Ojciec dokonuje względem nas. Dziś jest ku temu okazja, aby podziękować Bogu za sakrament Chrztu Świętego i za Jego ogromną miłość, która wyraża się w odpuszczaniu grzechów i przybraniu nas za dzieci Boże.